Co ty robisz? Zabijam potwory. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Osiem chciał. O, jest medytacja. Mogę. Wtedy medytacja zdrowie odnawia. Ten wrak leży... Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Coraz sprawniej ci idzie. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sytuację. Tak jak wtedy, gdy szukaliśmy smokra i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki, pamiętasz? W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płynął strumień. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam już przed oczami. O Boże, dziewczyno, pogrywasz z tym chłopakiem, no. On zakochany w tobie po uszy. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Eis feite weiden en eichte il weit! To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu sfery teleportacyjnej. Była tu Ciri. Nie cierpię portali. Chyba mamy trop. Szukaj czegoś, w czym mogli zamknąć Gina. Dobrze, ale zostaw już w spokoju moje oczy. Za mało tu miejsca dla nas dwojga. Eis feite weiden en eichte il weit! Kurwa, co to jest?
tu dżiny, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Srebra sztuczce wysadzane perłami? Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie należał. To może być jego łódź. Jakieś poczwary tam pływają i one chyba tylko na głębinach są. Mam nadzieję, że się nie wynurzą. A jak? Skurwibąki, no. No nie! Ja pierdolę. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dżin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Czasami trzeba się poświęcić dla dobra sprawy. Na trzy. No oj, było na dwa. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Śnieg. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka dżina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś dżina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby dżin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Niczego więcej się tu nie dowiem. Ja podejrzewam, że nawet jeżeli Yennefer poprosi Gina o to, żeby anulował tamto, ja myślę, że Geralt nadal będzie kochał ją. Mówię, nie znam do końca fabuły, bo to jest pierwsza część.
pokowie gram Wiedźmina, także nie znam do końca całej tej ich miłostki. Czy przy okazji można parę rzeczy tu fajnych znaleźć? Interesujące. Przyda się do wytwarzania różnych tam pierdół. Agnes z Glanville. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Tych butów... Ja tych butów nie zbieram i nie nakładam, bo zbieram te schematy gryfa. Ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Nic tu więcej nie znajdę. Nie ma tu nic ciekawego. Czyli jakby dół mam sprawdzony, teraz pójdę sobie na górę, dokładniej sprawdzę. Znaczy na ten wyższy pokład. O, tam właśnie, gdzie Yennefer poszła. Tutaj coś musi być. Albo i nie. Nic więcej nie znalazłam. Powinniśmy przeszukać ten sklep. Powinniśmy, ale jak na razie to tylko ja to robię. Tam w dół nie ma co iść. Coś jeszcze musiałam tu przeoczyć. A jednak coś tu jeszcze jest. To ciekawe. To ciekawe. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo. Chodź na główny pokład. Mam pomysł. No i co wykombinowałaś? A jeszcze wyżej chcesz wejść? No dobra. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? To jest dziwne, bo tutaj Wiedźmin przedstawia Gina jako taką postać wręcz złośliwą, taką złą.
A jak ja pamiętam, to dla dzieci zawsze się mówiło, że Jean jest dobrą, pozytywną postacią. A tu się okazuje, że Jeany były wrednymi chujami. Tyle. Zakładam, że masz jakiś plan. Musisz go osłabić, a ja ściągnę go do kuli. Może się zamienimy? Pierdala we mnie, to jest mocno. Jeszcze troszkę. To jest cały ten dżin. Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Okej. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Jeana, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. Raczej wątpię. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że tak los myślałam ich do siebie. Myślałam, że jesteś dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jean. A ja ciebie. Easy. Co to miał być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj strony. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut.
Ale myślę, że świat się nie zadarł, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ale to pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Nie ma co. That's true. Zoltan, jak tam jeszcze jesteś u mnie na streamie, to chciałabym cię zaprosić na mój kanał na YouTube'a i na grupę dyskusyjną, którą masz pod spodem. Linki wystarczy, że klikniesz w baner i tam będziesz mógł przejść bezpośrednio na konkretne strony. Także bardzo serdecznie cię zapraszam, jeżeli masz ochotę odwiedzić to miejsce. Kermoren też ma całkiem zasobną bibliotekę. Celem mojej... Dobra, niech oni skończą. Jak skończył gadać, to wtedy ja coś powiem. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. To, co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Niedługo się zobaczymy. Uważaj na siebie. No i dobra, i teraz ja mogę powiedzieć... Zoltan, tak, to jest do ciebie, bo jako jedyny jesteś w tym momencie na streamie. Jeżeli nadal tam jesteś, to tak jak mówię, na dole pod streamem masz banery, które przyniosły cię na przykład na mój kanał na YouTube'a, na mojego fanpage'a na Facebooku oraz na moją grupę dyskusyjną, na którą cię bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy, że zgłosisz się, po prostu będziesz chciał należeć do grupy, ja wtedy zaakceptuję twoje zaproszenie, twoją prośbę o przyjęcie. Celem tej grupy jest właśnie rozmawianie na temat gier, sprzętów, ale nie tylko, nawet takie luźne rozmowy o tak zwanej dupie Maryni. Także jak będziesz chciał, to tam sobie zaglądaj. Co my tu mamy? Ja muszę stąd wyjść teraz. A, jesteśmy nadal w tym miasteczku. Opowiedz Priscilli o rozmowie ze Skurwielem Juniorem. Nazwy w tej grze są po prostu powalające, szczególnie jej dialogi, jakie tu są. Za chwilę. Uważaj sobie! Że mam szybką podróż wziąć? Nie. Nie szukasz aby zajęcia? Nie ma złych traktarów, nie ma złych podróży. Czekaj, zadania. Przeszukaj arenę, by zdobyć informacje z Kowielu. Nie bardzo mi się to udało, jak widać.
Ale jej tu nie ma, co ja mam się przenieść? Nie. No to zgłupiałam teraz, bo nie wiem, gdzie mam iść. Nie szukasz aby zajęcia? Nie do końca. Słuchaj, Wiedźminie, mamy tu problem z Muiry Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muiry Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Tyle? Za parę diabłów morskich? Mowy nie ma. Odrobinę żeście przesadzili, mistrzu. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. A gdzie jest ta... Dlaczego tu mam przyjść? To jest szybka podróż. Gdzie mam lecieć? Do Nowigradu. Okej. Okay. Dobra, to już wszystko wiem. Wezmę, wykonam zlecenie do tego... O Jezu, nie to. Tego kolesia później nie będzie chciał mi się wracać. Poboczne.